Moje nazwisko Antoni Tajduś, byłem rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w latach 2005-2012. Troszkę powiem o swojej rodzinie, o tym skąd pochodzę, jakie mnie łączą też kontakty z Akademią. Otóż ja urodziłem się w rodzinie, bym powiedział chłopskiej, ale chłopskiej i góralskiej, ponieważ moja rodzina pochodzi z Zakopanego, z okolic Zakopanego, konkretnie babcia. Babcia nazywa się Chochuł, więc z miejscowości Chochoły, niedaleko, Chochołów, niedaleko Zakopanego. Tato urodził się oczywiście koło Limanowej w miejscowości Tympark. No i tak zostało. Ja się urodziłem w rodzinie patriotycznej. To znaczy, mój tato był partyzantem, moja mama była partyzantką w czasie wojny. Mój dziadek zginął w I wojnie światowej, a więc tak to się układało. To tak, że przechowywali Żydów, był taki okres. Więc mogę powiedzieć tak, że wychowanie mam dość takie właśnie patriotyczne. A równocześnie fakt, że urodziłem się w rodzinie, której, no, mówiąc krótko, się nie przelewało. W związku z tym byłem nauczony do pracy od samego początku. Od samego początku wydawało mi się, że znaczy praca nie była dla mnie problemem. Zresztą do dzisiaj chyba nie jest. Staram się być na Akademii bardzo wcześnie. Można mnie zawsze spotkać o godzinie 6:30 do 7:00. Wychodzę z uczelni około 17:00, więc mogę powiedzieć, że praktycznie no, po prostu tak się już przyzwyczaiłem. Tak było dawniej, tak jest i teraz, mimo że już teraz nie pełnię tych funkcji, które pełniłem jeszcze niedawno. Wydaje mi się, że ten kult pracy, ale tej pracy takiej nie bezsensownej, tylko takiej pracy, która no, przynosi pewne efekty, prawda? Wydaje mi się, że mi to pozostało i to jest pierwsza rzecz, którą wyniosłem z rodziny. To znaczy z rodziny wyniosłem właśnie tę umiejętność pracy. Mój tato był stolarzem, czyli przez wiele lat pracował jako stolarz. Później pracował w Straży Pożarnej. Był komendantem Straży Pożarnej w tym barku, natomiast przez wiele lat był po prostu stolarzem. I ja jako młody chłopak, 16-letni, 15-letni, pomagałem mu w stolarce. Dzisiaj jeszcze potrafię zrobić okna czy drzwi. Pewnie byłby to może większy trochę problem, ponieważ już trochę pozapominałem, ale umiem to robić i potrafiłbym to zrobić. Wydaje mi się, że ten fakt, że urodziłem się właśnie w takiej rodzinie, że urodziłem się trochę w trudnych warunkach, potem przynosił mi też efekt później, kiedy trzeba było podejmować trudne decyzje, decyzje czasami, które nie były popularne. Takich decyzji musiałem podjąć także będąc rektorem kiedyś później. Jednym się one podobały, innym nie. Prawda? Problem podziału wydziału, na przykład ogromnego wydziału, nazwijmy to umownie elektrycznego na dwie części, był taką decyzją trudną dla mnie, ale ją zdecydowałem się podjąć i wykonałem. Więc wiele innych zresztą decyzji, budowa wydziału paliw i energii, to też był jakby taka trudna decyzja, więc tych decyzji było wiele. Mówię o tym dlatego, że miałem i mam wsparcie w mojej rodzinie, tej rodzinie, w której się wychowałem, tej rodzinie, w której no, dorastałem. Rzeczywiście czasy dla mnie były trudne, w sensie takim, że jak powiedziałem, nie byliśmy rodziną, która była rodziną bogatą. To była rodzina, zresztą podejrzewam, jak wiele innych rodzin, wielu pewnie absolwentów AGH też nie pochodziło z rodzin bardzo bogatych, tylko raczej z rodzin, bym powiedział, ja nie mogę powiedzieć, że biednych, ale ubogich to jest dobrym słowem. To znaczy takich, które nie mogły sobie pozwolić na wiele rzeczy, które były. I tak to, takie to były korzenie. No cóż, muszę powiedzieć, że jak to się stało, że stałem się na Akademii. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że ja za wszelką cenę chciałem być marynarzem. W związku z tym wystartowałem na Wyższą Szkołę Morską i o dziwo się dostałem. No i wtedy się zaczęło. Mianowicie w domu mama, która, mówiąc między nami, tato miał zawsze ostatnie zdanie, ale mama bardzo wcześniej przygotowała teren, jak ja to nazywam, czyli ostrzelała pozycję, mówiła co trzeba
że ona się z tym nie zgadza, uważa, że to błąd i tak dalej, a ostatecznie on się pytał, oj tato. No, ja, no i moja mama oczywiście, jak się dostałem na, na te studia, na Wyższą Szkołę Morską, to był z reguły, ja już tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to było chyba 2 miesiące wcześniej, aniżeli normalne przyjęcia na inne uczelnie, ponieważ oni po prostu ci, którzy się nie dostawali na tą uczelnię, to oczywiście mogli wtedy pójść na inne uczelnie. Chodziło o to, że ta rekrutacja była wcześniej. Nie umiem powiedzieć, czy miesiąc, czy dwa, ale jakoś tak. I proszę sobie wyobrazić, dostałem się na tą uczelnię, no i przyjeżdżam do domu, mówię mojej mamie. Moja mama mówi na to, wiesz co, synek, to za daleko, będziesz jeździł tam, jeszcze się utopisz i tak dalej, czyli normalne rozmowy między mamą a synem. No i tak mnie to przekonywała, mówi, a spróbuj wystartować na AGH, przecież możesz spróbować studiować na AGH. No i dobrze, no ale jak na AGH, to na jaki wydział? Myślę, że uczyłem się nie najgorzej w szkole średniej, zwłaszcza miałem dobre wyniki z matematyki. Więc na początku myślałem o pójściu na inny wydział, ale znów dzieło przypadku spotkałem kolegę, który studiował na wydziale górniczym i mówi, chłopie, skończysz wydział górniczy, byś miał kasy jak lodu, pójdziesz na kopalnię, będziesz zarabiał duże pieniądze i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście to był powód, nie ukrywam, ten merkantylny, taki finansowy, że ja poszedłem właśnie na wydział górniczy, a nie na inny. No ale w życiu jest wiele takich przypadków, które rządzą człowiekiem. Proszę sobie wyobrazić, przyjechałem do Krakowa, a ja w tym Krakowie bywałem bardzo rzadko, więc jak przyjechałem do Krakowa, pomyliłem drogę na AGH, bo oczywiście chodziłem na nogach, nie autobusem, z dworca, prawda. Pomyliłem drogę i wylądowałem, pamiętam, na ulicy Dajbur. Problem polegał na tym, zupełnie mi się pomyliło, do dzisiaj pamiętam, że to była ulica Dajbur. Problem polegał na tym, że było to być może gdzieś pół godziny przed egzaminem wstępnym, wówczas obowiązywały egzaminy wstępne, pamiętam, ten egzamin odbywał się w auli Akademii. Zresztą później, będąc rektorem, czasami sobie przypominałem tą sytuację, to znaczy tą sytuację, że tak to było. No i ja wtedy zapytałem się jakąś tam przychodzącą osobę, jak dostać się na Akademię. Ona mówi, proszę pana, to jest daleko, musi pan wsiąść w tramwaj i jechać. No ja w tramwaj. Po pierwsze z tymi pieniędzmi bywało różnie, a po drugie, no gdzie tam. Więc biegiem z tego Dajworu już wiedziałem, że mam się najpierw kierować na w kierunku rynku, potem przez rynek na AGH. No i tak tutaj doszedłem. Pamiętam, że wszedłem jako jeden z ostatnich, już zamykali drzwi. To znaczy zdążyłem jakby wejść, bo już mnie odczytano, bo tam stał adiunkt, który odczytał taką historię, odczytał nazwiska tych osób, które miały się dostać na ten egzamin. No i po prostu byłem tak, że byłem ostatnią osobą, która weszła na ten egzamin. No jakoś zdałem ten egzamin, zostałem przyjęty na Wydział Górniczy. No i wtedy począłem studiować. Ponieważ studia dla mnie były dodatkowo łatwe, muszę powiedzieć, przez całe studia raz nie miałem zaliczenia. I wstyd przyznać, a może nie wstyd, nie miałem zaliczenia z języka rosyjskiego. Tak to się zdarzyło. Ja zresztą muszę powiedzieć, że nigdy nie miałem zdolności językowych. Wprawdzie lepiej czy gorzej próbuję rozmawiać 3 językami, ale nie ukrywam, że nie jest to mój jakiś taki wyjątkowy dar. Ja tego daru nie mam. I tak się zdarzyło, że coś tam zawaliłem, karmieniłem tego zaliczenia. No i pamiętam, pan profesor Filczek, tak się zdarzyło, że później mój promotor pracy mojej doktorskiej także pomagał mi przy pisaniu habilitacji. Otóż były rektor AGH. Otóż on mówi tak, to ja przez ten język rosyjski cię wyrzucę na urlop roczny. Tak mnie to zdenerwowało, że w ciągu wakacji nauczyłem się tego języka rosyjskiego i dzisiaj chyba mówię nie najgorzej tym językiem, ale jak powiedziałem, był taki moment. Natomiast z innymi przedmiotami nie miałem problemów. Jeszcze jedno zdarzenie, nie wiem, czy trzeba je opowiedzieć, ale spróbuję.
Otóż historia była taka, że jak i teraz bywały juwenalia. W czasie juwenaliów bywało różnie. No i ja pewnego dnia byłem lekko zmęczony po juwenaliach, mówiąc krótko. Czyli było to tak, że nie doszedłem do siebie jeszcze po tych juwenaliach. W poniedziałek zajęcia ze studentami, znaczy zajęcia ze studentami prowadził pan doktor Mikoś wówczas. No i ja, ponieważ ja miałem oceny z mechaniki, bodajże 2, 5 i 4, byłem przekonany, że on mnie nie zapyta, wpisze mi 5 i tyle. No i siedzę sobie w ostatnim rzędzie, drzemię, bo oczywiście, jak powiedziałem, zmęczony mocno. W tym momencie on zawołał jakiegoś studenta, który tam nie umiał rozwiązać zadania, mówi, to zrobi to tajduś. I podejść do tego. No i ja miałem kłopoty z dojściem do tej tablicy. Miałem duże problemy, dlatego że jeszcze nie doszedłem tak dobrze do siebie. No i po latach dowiedziałem się, rozwiązałem to zadanie, ale po latach dowiedziałem się, doktor Mikoś powiedział do mnie tak, mówi, gdybyś wtedy nie zrobił tego zadania, to ja bym dał do dziekana informację, że człowiek przyszedł na zajęcie nieprzygotowany, ale ponieważ rozwiązałeś to zadanie, to ci podarowałem. No tak to było. Więc takich przypadków miałem trochę na tych studiach. Zresztą bardzo lubiłem chodzić do tak zwanego socjalnego. 2 razy w tygodniu chodzimy na zabawy. Wtedy to były to wtorki i czwartki. No po prostu studiowało się moim zdaniem fajnie. Moim zdaniem fajnie. No i potem ja mówię, że życie człowieka jest takim trochę dziełem przypadków. Ponieważ, jak już wspominałem, finansowo u mnie w domu nie było najlepiej. Nie było źle, ale nie było najlepiej. Może użyjmy takiego słowa. W związku z tym na 3 roku studiów wziąłem stypendium fundowane. Stypendium fundowane z Rybnika, z PRG Rybnik, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Rybnik wtedy. No i jak skończyłem studia, to oni się o mnie upomnieli. To znaczy chcieli, żebym ja przyszedł tam do pracy. I równocześnie pan profesor Filcek, o którym już wcześniej wspominałem, zaproponował mi pracę na uczelni. Uważał, że mam zdolności, bym powiedział, naukowe, że widział mnie jako przyszłego asystenta, może przyszłego profesora. No, problem polegał na tym, że ja powinienem zwrócić pieniądze za te, które wziąłem, za te 3 lata studiów, te tak zwane stypendium fundowane. No więc pojechałem na tą kopalnię z prośbą, bo jeżeli oni by nie wyrazili zgody, to musiałem albo zwrócić, no albo pójść do pracy, nie było innego wyjścia. W związku z tym pojechałem na tą kopalnię, właściwie to tego przedsiębiorstwa. No i ten dyrektor mówi, nie, my cię potrzebujemy, nie ma żadnych szans. Na to ja mówię, ale... A ponadto wydaje mi się, że przepisy mi to na to nie pozwalają. Ja na to mówię tak, no ale niech pan zapyta tego prawnika, że jest takie coś, że jeżeli uczelnia chciałaby zatrudnić danego pracownika, danego studenta czy absolwenta, to że ona ma w pewnym sensie pierwszeństwo. Tutaj tylko chodzi o to, żebym nie musiał spłacać tych pieniędzy, które pobrałem. No i on rzeczywiście zawołał tego prawnika i ja patrzę, wchodzi mój kolega, który chodził ze mną do tej samego liceum, tylko rok wyżej. Okazało się, że on skończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim przede mną i zatrudnił się w tym przedsiębiorstwie. No i wówczas, ale udał, że mnie nie zna, albo w pierwszym razie nie poznał, nie wiem. Chyba myślę, że udał, że mnie nie zna. I oczywiście powiedział, zgodnie zresztą z prawem, że ja mam takie prawo, żebym mógł pozostać na uczelni. No i tak się to stało. Nie musiałem zwracać tego stypendium, zostałem na uczelni. Ale chciałem podkreślić tutaj taki fakt, że jak się spojrzę, ja przynajmniej jak patrzę z perspektywy wielu, wielu lat na moje życie, to mam mnóstwo takich przypadków, takich przykładów, że bywają takie rzeczy, które wpływają na człowieka życie i to są takie przypadki, właściwie wydawałoby się mało prawdopodobne, gdyby gdzieś to... No bo jakie było prawdopodobieństwo, że ja spotkam kolegę w tym samym przedsiębiorstwie, który ze mną, my pochodzimy spod Limanowej, a spotkałem go w Rybniku w ogóle i po studiach i tak. Prawdopodobieństwo, gdyby policzyć, jest bardzo małe.
inne prawdopodobieństwo, które pokazuje jakby takie dzieło przypadku w moim, przynajmniej w moim życiu, no to jest spotkanie mojej żony. Ja z moją żoną ożeniłem się po 3 miesiącach, od momentu poznania do momentu małżonku. Myślę, że to było jedno z krótszych przypadków, a więc i znów to było tak, żeśmy się spotkali i właściwie tośmy sobie nie przypadli do gustu na początku. To znaczy podobała mi się ładna dziewczyna i tak dalej, ale jakoś w ogóle nie tak. Do momentu, dokąd autobus, który jechałem do domu, do tym barku, grałem w piłkę nożną, więc z Gustem jechałem na mecz i zawsze jeździł ten autobus w kierunku tym barku alejami, zawsze. Wtedy jechał Westerplatte, nie wiem z jakich powodów. I na rogu Westerplatte i Kopernika autobus się zatrzymuje, a zaraz obok, bo jego obok szyby, tak jakby naprzeciwko stoi dziewczyna, z którą właśnie popatrzę, mówię, cholera ładna, fajna, co ty chcesz od życia? Może ci to ukradną. Przejechałem jeszcze 100 metrów, poprosiłem, że czy mogę wysiąść. Wysiadłem z tego autobusu, podszedłem do niej, no i tak się to zaczęło. Postanowiliśmy się ożenić w krótkim czasie. No i ja oczywiście, ponieważ moja mama i nikt z mojej rodziny nie znał mojej przyszłej żony, w ogóle to był taki, no jak mówię, szok trochę dla rodziny, no bo z reguły to przyjeżdżają te dziewczyny wcześniej, poznają się z rodziną i tak dalej, tak. Tutaj przypadek, 3 miesiące w sumie ślub po 3 miesiącach, a to miesiąc przed ślubem, czyli po 2 miesiącach naszej znajomości. Ja przyjeżdżam do tym barku, a moja przyszła żona miała przyjechać za tydzień, tak umówiliśmy się. Moja żona w tej chwili wtedy pracowała na klinice, na chirurgii, tak zwanej klinice chirurgii białej, chyba się to nazywa. No tam wtedy, żeby pokazać, kto wtedy tam pracował między innymi pan profesor Nowak, dzisiaj profesor, wtedy młody asystent, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zresztą od tamtego czasu mój przyjaciel, pan profesor Czupryna, takie dwa nazwiska, które przynajmniej pamiętam, to byli młodzi asystenci wówczas, a dzisiaj to oczywiście bardzo ważne osobistości nauki. Wracam do tej historii, przyjeżdżam do tym barku, po obiedzie mówię do mamy tak, mamo, będę się żenił. A moja mama, która trochę mówi po góralsku i mówi tak, z kim ze sto, przecież my jej nie znamy. A ja mówię, mamo, wy jej nie znacie, ale ja ją znam. A ponadto chcę ci powiedzieć, że ty ją znasz. A mama mówi, jak? I teraz muszę się cofnąć o parę miesięcy. Otóż moja mama była na weselu. I na tym weselu była też moja żona. Dowiedziałem się o tym przypadkowo. Ponieważ to była, tak się zdarzyło, że to była taka daleka nasza kuzynka, która ją, moją mamę zaprosiła, ja nie byłem zaproszony. No i ja mówię, mamo, pamiętasz, byłaś parę miesięcy temu na takim weselu i tam była taka czarna dziewczyna, to ta. Na to moja żona mówi, wiesz co, tam czarnych było dużo. Ja mówię, tak, ale jedna miała nogę w gipsie. Otóż moja żona miała nogę w gipsie, a to oczywiście pan profesor Nowak, wtedy jak mój asystent, ponieważ jej lekko noga spuchła, w związku z tym wymyśli, że włożą jej tę nogę w tudor, żeby nie tańczyła. Oczywiście tańczyła, bo jak ją znam, to ona nigdy nawet z tą nogą taką trochę nie do końca sprawną. I proszę sobie wyobrazić, ja mówię to mojej mamie, mówię, mamo, ale jedna była z nogą w gipsie. I na to moja mama mówi tak. I to do dzisiaj krąży, jako ten mówi, czyś ty zwariował, skulawał się żenisz? No, tak to było w tej rodzinie. No, ale oczywiście, jak już mówiłem, mój tato wstał i powiedział tak, a ja mu wierzę, dobra, niech będzie. No i tak zostało. No i tak zostało. I oczywiście na początku tato był ulubieńcem mojej żony, mama mniej. Później po wielu latach się zmieniło. No, to znaczy mama też ją bardzo lubi, także to tak zostało. Więc to taka historia, która wydaje się no, taka odległa. Ja chciałem pokazać, że ja jestem osobą, która dość szybko podejmuje decyzje, nie zawsze trafne. Nie zawsze trafne. Ale myślę, że mam tą zaletę, mam nadzieję, że mam taką zaletę,
że potrafię się wycofać z decyzji, które są nietrafne. Oczywiście uważam, zawsze uważałem, że lepiej jest podjąć decyzję, a później się wycofać, niż nie podejmować żadnej. Niepodjęcie decyzji jest błędem, dlatego że wtedy nie wiemy, czy ta decyzja była, czy nie była dobrą. I to jest jakby taki niezwykle ważna historia, że trzeba po prostu podjąć decyzję. Jak mówiłem, będąc rektorem, także później szefem rektorów uczelni technicznych w Polsce, tam w różnych miejscach, często podejmowałem trudne decyzje, ale starałem się je podejmować i starałem się być uczciwy w podejmowaniu decyzji. Też mam taką drugą zasadę, nie wszystkich ludzi lubię, nie wszystkich. Natomiast nikogo nie chciałbym skrzywdzić. Bo co znaczy lubić? To znaczy, jeżeli kogoś lubię, mogę się z nim spotkać, nie wiem, w restauracji, czy zaprosić go do domu i to jest jakby sprawa. A to drugie nie muszę zaprosić do domu, ale to nie znaczy, że mam go krzywdzić. Jeżeli on ma dobre pomysły, czy przychodzi do mnie z jakąś sprawą, którą chciałby załatwić, to jeżeli mogę, mu pomogę. Natomiast to nie znaczy, że muszę go lubić. Mówię o tym dlatego, że często jak ktoś kogoś nie lubi, to już mu też nie pomoże w sprawach, które... ja to rozdzielam, to znaczy to jest jakby prywatna sprawa. To wyniosłem z domu, tak zawsze było. Ponadto chciałbym o tym powiedzieć bardzo silnie. Ja często się zastanawiałem i zastanawiam, dlaczego nasi studenci są tacy wyjątkowi. Naprawdę, moje obserwacje 45 lat mija w maju, kiedy przyszedłem pracować na uczelnię, 3 maja 1973 roku, więc 45 lat, to dość długo. I przez te 45 lat obserwowałem tych naszych studentów. I to jest taki fenomen, który trudno dzisiaj do końca wytłumaczyć, ale to jest ten fenomen, że ci nasi studenci poprzez studia, poprzez pewne korzenie, z których ta uczelnia powstała, te korzenie były górnicze, bo tak było. W 1919 roku przyjęto na Akademię 80 studentów, prawda? To byli studenci Wydziału Górniczego, to taki był wydział. I te korzenie związane przede wszystkim z tym, że pomiędzy studentami powinna istnieć współpraca, przyjaźń, powinny się tworzyć wzajemnie powinni sobie pomagać. To na wielu uczelniach nie występuje. Dlaczego? Nie występuje także z tego powodu, że jakby wmówiono, że jedynym celem skończenia studiów to jest to, że mam być lepszy niż mój kolega. Oczywiście mam mieć dużą wiedzę i nie dyskutujemy o tym. Natomiast wydaje mi się, tak jest moje zdanie, wydaje mi się, że to podejście, że mamy się przyjaźnić, że mamy sobie wzajemnie pomagać, że mamy wzajemnie, że może w sytuacjach też ekstremalnych może jeden na drugiego liczyć. To jest niezwykle ważne. Nie chcę powiedzieć, że wszyscy studenci Akademii Górniczo-Hutniczej tak postępują, ale duże, znaczące gro studentów tak było za moich czasów, jak studiowałem i myślę, że w pewnym sensie jest tak, że dzisiaj. To jest coś, co nas wyróżnia wśród wielu innych studentów, co w tej społeczności studenckiej. Dlatego, że znana sprawa, że w górnictwie, a to były początki tej uczelni, jak mówiłem, w górnictwie człowiek musi być przygotowany na to, że jeżeli będzie sytuacja ekstremalna, ktoś zostanie w katastrofie gdzieś tam w zawale czy w jakimś innym miejscu, gdzieś pod ziemią, do którego ciężko dotrzeć. Trzeba zrobić wszystko, proszę zwrócić uwagę, takie są zasady. Musi się do tego człowieka dojść, nawet gdyby, nie daj Boże, okazało się, że on już nie żyje. Trzeba do niego dojść za wszelką cenę i tak to jest. I ja mógłbym podać mnóstwo przykładów, gdzie ci koledzy w różnych sytuacjach wzajemnie sobie pomagali. To buduje więzi, to buduje taką rzecz, która nas różni od tych wielu uczelni. To jest moim zdaniem ważne. Oczywiście do tego dochodzą te tak zwane karczmy studenckie, które się odbywają, czy karczmy z okazji Świętej Barbary, prawda? To jest tradycja na Akademii, to zawsze było, jest i będzie. Do nas bardzo chętnie przyjeżdżają nasi absolwenci, zawsze jest kłopot z tym, żeby wszystkich
przyjąć, nie? To jest z reguły, nawet ostatnio chyba było 800 osób czy 900 osób, no to najlepiej świadczy o tym, że to jest popularne, ale to także przy śpiewie, przy wymianie tam różnych informacji czy różnych zdarzeń, opowiadają o różnych zdarzeniach, to wszystko powoduje, że tworzy się taka więź. Taka więź, która ona normalnie, no jak powiedziałem, na wielu uczach nie występuje, bo nie ma tej takich elementów integrujących ludzi. Takich elementów integrujących. To są, wydaje mi się, to są takie ważne sprawy. No i jeszcze, jeśli mogę o sobie powiedzieć, dość szybko skończyłem te studia i no, właściwie mogłem skończyć studia o rok wcześniej. Dlatego, że wprawdzie ja skończyłem je w terminie, ale mogłem o rok wcześniej, bo miałem napisaną pracę wcześniej i wszystko było spełnione. No ale niestety zdarzył się wypadek, mój najbliższy przyjaciel prawie od dziecka, znajdziemy się od roczku albo dwóch, zginął, był też studentem Akademii Górniczo Lotniczej, zginął, nazywał się Jacek Bednarczyk, trzeba to powiedzieć, zginął, tak się zdarzyło, że zginął. Ja byłem akurat w klasie, akurat pisałem pracę magisterską, a on był wtedy na trzecim roku z różnych powodów, bo on wcześniej jeszcze gdzie indziej studiował na trzecim roku Wydziału Odlewnictwa. No i zginął w wypadku. Nie ukrywam, że to dla mnie był ogromny wstrząs, który spowodował, że jakby przez prawie pół roku nie byłem w stanie się zmobilizować do obrony pracy magisterskiej. No i obroniłem ją oczywiście w terminie i tak dalej, ale mogłem to zrobić rok wcześniej. Później stosunkowo wcześniej, szybko zrobiłem doktorat, bo w 1977 roku, czyli 4 lata po studiach, z tym, że w międzyczasie jeszcze miałem roczny staż, więc tak jakby 3 lata będąc asystentem, miałem normalnie zajęcia, 240 godzin zajęć, więc oprócz tego, że prowadziłem te zajęcia, miałem normalnie, robiłem doktorat. Potem zrobiłem dość szybko habilitację, no i profesorem zostałem, nie pamiętam, chyba w 2003 roku. Tak mówiąc krótko, ta kariera była dość szybka, w każdym razie ja nie wiem, czy dobrze podaję, bo może to było wcześniej. Wiem, że nie miałem 50 lat, 48 lat miałem, jak zostałem profesor. No tak to poszło. No i później, przyznam się szczerze, nigdy nie sądziłem, że będę robił karierę administracyjną. Właściwie, gdyby nie pan profesor Henryk Filcek, to pewnie bym tym nie był. On pewnego dnia, jak już po mojej habilitacji, przyszedł do mnie do pokoju i mówi tak: słuchaj, będziesz prodziekanem u pana profesora Czopka. Ja na to mówię: panie profesorze, ja nigdy w życiu nie działałem administracyjnie, nie mam pojęcia o tym. Ja chcę się rozwijać naukowo, chcę pisać publikacje, chcę zbudować swoją jakby siłę naukową, pozycję naukową. Natomiast administracja to nie dla mnie. I znów mówiliśmy o wielu działach przypadku. No, pan profesor Filcek nie znosił sprzeciwu, więc jak powiedział, no to już czapka zapadła. Zostałem tym prodziekanem i zajmowałem się dwoma rzeczami. Studiami zaocznymi, czyli byłem odpowiedzialny za studia zaoczne oraz wtedy trochę raczkującymi na akademii, mówię raczkującymi w sensie podziału dotacji na wydziały i tak dalej, w każdym razie finansami wydziału. To wtedy tak nie do końca było jak dzisiaj, że te wydziały są no, bardzo oddzielnie, zajmują się swoimi finansami. Wtedy troszeczkę, to już był ten podział na wydziały finansów, ale on ciągle jeszcze to było tak, że jak w razie czego to ten rektor pomagał i wydział sobie tam radził. No i proszę sobie wyobrazić, wybrano mnie na tego prodziekana i pierwsze zdarzenie w sobotę i w niedzielę przychodziłem na uczelnię, bo wtedy byli studenci. No i pewnego dnia przyszedłem w niedzielę, ale tak było, tak umówili mi się, że tylko ja będę w pokoju, ponieważ sekretarka będzie tylko w sobotę. Już nie pamiętam z jakich powodów. I wchodzę, usiadłem i tak patrzę na szafę, która była wzdłuż ściany, szafę, która była tam, cała ściana była zabudowana taką ogromną szafą. Dlaczego się przygląda? Przygląda, bo mi się wydaje, że ten pokój jest niesymetryczny.
że jest to coś mi nie pasowało. No więc zacząłem się przyglądać, w końcu zdjąłem wszystko, co było na tym regale i zacząłem zaglądać i okazało się, że miałem rację, że ta szafa no, była za długa w stosunku do tej ściany. W związku z tym ustawiono ją trochę pod kątem i w jednym miejscu było prawie 1,5 metra, a z drugiej 0,5 metra do ściany. Ona wyglądała, że to jest ściana, de facto nie było tej ściany. No więc co zrobiłem? Wsiadłem w autobus, pojechałem do domu, wziąłem w domu, zawsze miałem narzędzia stolarskie, przywiozłem je, przerobiłem przez w niedzielę, przerobiłem tą ściankę, skróciłem ją troszkę, przesunąłem, złożyłem wszystkie te rzeczy. Także w ten pokój się powiększył, bo to był długi pokój, nie wiem, z 5 metrów, no, a gdzieś przesunąłem prawie 1,5 metra w sumie, więc to było jakieś 6-7 metrów, zwiększył się pokój. No to już nie było mało. No i pamiętam reakcję sekretarki w poniedziałek, bo ja w poniedziałek przyszedłem rano, jak zwykle, ona wchodzi, popatrzyła i wychodzi. Drugi raz wchodzi i mówi tak, co tu się stało? Ja mówię, nic, no przesunąłem tą ścianę, bo wtedy okazało się, że ona nawet tego nie wiedziała, że oni, bo to ileś lat trwało, to znaczy ktoś kiedyś nie wykonał właściwie tej pracy, zostawił jak zostawił, tylko no mówię o tym, może to jest drobiazg, ale chciałem pokazać, no, że takie przypadki były, no i wtedy to przesunąłem. Później jak zacząłem się zajmować finansami, wydział był niezłej, znaczy był w złej kondycji, bo nie pamiętam czy w nowych, czy w starych złotych, ale to był gdzieś, zapamiętałem się, liczba 3 miliony złotych strat. Wydział miał jakby deficyt, oczywiście pokrywany wtedy jeszcze przez rektora. No i postanowiłem, żeby ten wydział doprowadzić do finansowego, żeby był finansowo lepiej postrzegany, żeby miał dobre wyniki. No i zacząłem się tym zajmować. Nie ukrywam, tak mi się udało, że bardzo szybko te finanse się udało poprawić. No a później, drugą rzeczą, która była niezwykle ważna, to było to, że wydział, zresztą tak jak jest chyba w tej chwili, był wielki problem z górnictwem, ponieważ zaczęto zamykać kopalnie wtedy. Z 63 kopalń albo 61 kopalń zrobiono 30. Jakie były konsekwencje tego? No było takie, to były takie konsekwencje, że przez pewien czas w ogóle nie przyjmowali studentów od nas. Wydział miał kłopot, ponieważ tak, no, studenci nie chcieli przychodzić studiować tego kierunku studiów, który nie daje im pracy. Bo główną siłą wydziału było to, że po skończeniu studiów mieli pracę, mieli dobrą pracę, dobre zarobki. Natomiast nagle się okazało, że nie przyjmują ich do pracy. No, w związku z tym stanąłem przed faktem takim, że będąc jeszcze prodziekanem, że no, zacząłem się zastanawiać, dlaczego ten wydział, co z tym wydziałem zrobić. I wtedy się pojawiły dwa pomysły. Jeden pomysł, którym było, żeby powstał kierunek budownictwo, ponieważ my zawsze byli mocni w kierunku budowli podziemnych zwłaszcza, a także naprawy starych miast, znaczy podziemi starych miast. Chodziło o to, że tak Sandomierz, czy Zamość, czy inne miasta, one się, niektóre zapadały, niektóre kamienice, ponieważ no, one miały tam mnóstwo różnego typu piwnic, różnego typu tam komór, jakiś przejść i tak dalej, ponieważ to łatwo się robiło w lesie. To było często budowane w XV wieku, no, żeby przeciwko Tatarom, żeby Tatarzy, którzy no, napadali zwłaszcza na te miasta, nazwijmy to na wschodzie, no to żeby ludzie się mogli też ukryć. To było w różnych celach robione. No i u nas, myśmy zawsze byli tacy silni, był pan profesor Szczelecki, który tym się zajmował wiele lat i oni właśnie zajmowali się budownictwem, nazwijmy to takim związanym z podziemiami. I druga rzecz, no myśmy zawsze mocni byli w tunelach, w takich budowlach, no też budowlach podziemnych, takich użytkowych, jakichś komorach, jakichś parkingach i tak dalej. No i doszedłem do wniosku, że w takim razie dobrze by było otworzyć kierunek budownictwo i taki kierunek, żeśmy otworzyli.
Ja wtedy poszedłem do profesora Czopka z prośbą, żebyśmy to otworzyli. On mówi, no to rób, ja ci daję wolną rękę. No i drugi kierunek, któryśmy otworzyli wtedy, to była inżynieria środowiska. Także został rozbudowany kierunek zarządzanie, także wydział się oparł jakby na, nie tylko na górnictwie, ale także na tych trzech pozostałych filarach. I chcę powiedzieć, że dzięki temu od tamtych czasów, mówimy o roku gdzieś 90-93, do dzisiaj na tych czterech filarach wydział się dobrze rozwijał i rozwija. Oczywiście w tej chwili znów się pojawił problem, ponieważ znów zamykane są kopalnie, więc znów trzeba coś pomyśleć o tym, żeby coś zmienić w strukturze wydziału. Ale opowiadam o tym dlatego, że ja nie wiedziałem, że mam takie zdolności organizacyjne. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe. I gdyby mnie zapytał ktoś z moich znajomych czy coś, to by wydało mu się, gdzie tam Antek? Antek to do nauki, to jest dobry tam, ale gdzie to jakieś inne rzeczy. No i to tak się stało. No i to oczywiście po trzech latach prodziekaństwa wybrano mnie na dziekana. Wystartowałem wówczas przeciwko dziekanowi Czopkowi, ale mu powiedziałem, poszedłem do niego i mówię, słuchaj, ja wystartuję, wygram to dobrze, nie wygram to trudno. Wygrałem te wybory, no i po 6 lat rządziłem tym wydziałem lepiej czy gorzej. Myślę, że zostawiłem trochę chyba niezłych wyników, mam nadzieję, bo oprócz rozwinięcia tych kierunków, o których mówiłem, to także trochę infrastrukturę wydziału poprawiłem. Kupiliśmy trochę sprzętu, trochę aparatury i tak dalej, i tak dalej. No i zostawiłem w dobrej kondycji wydział, to znaczy trochę tych pieniędzy zostało, także ten następny dziekan miał czym rządzić. No, wtedy mi zaproponowano prorektorstwo, zostałem prorektorem. No, a po 3 latach zostałem rektorem. Tak mówiąc krótko, tak to przeszło. No i jak zostałem rektorem, uznałem, że bo to są istotne rzeczy, że stanąłem przed lustrem, pamiętam jak dzisiaj, jak mnie wybrano na rektora, zresztą dość dużą ilością głosów, co było dla mnie też wielkim takim przeżyciem. Znaczy, panowała opinia, że jestem niezłym dziekanem, w związku z tym to też był powód, dla którego mnie wybrano na tego rektora. Miałem dobre wyniki, jak mówię, i za pierwszym razem, i za drugim razem, jeśli chodzi o wybór. Ale pamiętam rano podczas golenia stanąłem przed lustrem i mówię, po co ci to wszystko? Tak stanąłem sobie, po co ci to wszystko? Przecież to jest ogromna odpowiedzialność. Nagle do mnie dotarło rano, nie wcześniej, nie podczas tych całych tych wyborów, tylko już po wyborze. Przecież nagle rano poczułem lekki strach, sobie, ranny boskie. Na Akademii pracuje ponad 4000 ludzi. AGH miała 28 tysięcy studentów. To teraz ty jesteś za to odpowiedzialny. No i wtedy postanowiłem pewne rzeczy podjąć dość silnie, to znaczy uznałem, że trzeba Akademię rozbudować. I myślę, że budowanie 14 budynków, nie ja je budowałem, budowali wydziały, budowali je ludzie na tych wydziałach, ale stworzenie im zielonego światła dla wielu tych projektów, znalezienie pieniędzy, bo tak to było i tak dalej, i tak dalej. Udało się wybudować w trakcie, kiedy byłem rektorem, 14 budynków, 3 zostały zaczęte, one zostały już skończone później. Jednym z takich budynków jest budynek energetyki, czy ten Centrum Energetyki. On powstał, pomysł powstał w 2010 roku, a więc ja przestałem być rektorem w 2012. Pomysł, projekt powstał jeszcze za moich czasów, ale już budowa i całe to, ten to już robił następny rektor, nie ja. Bo nie da się tak oddzielić i powiedzieć, nie, ja to, nie, no, ja zacząłem, ale rzeczywiście już była cała rzecz, ta końcówka już była po drugiej stronie. No więc myślę, że tych 14 budynków budowanych, pływalnia, które się udało wybudować i tak dalej, wydaje mi się, że, no, że to trochę tą Akademię zmieniło, prawda? I druga rzecz, na którą strasznie zwracałem uwagę, i zwracam do dzisiaj. Mnie bardzo drażni i nie ukrywam, jeżeli ktoś nie identyfikuje się z uczelnią. Czy ja to traktuję tak jak traktuję dom. W domu moje dzieci, moje wnuki mają się identyfikować z rodziną i tyle. Taki mam
charakter i oni to wiedzą. To znaczy nie może być, sprawy załatwiamy wewnątrz. Jeżeli jestem na uczelni, uczelnia daje pracę, uczelnia daje wiele możliwości rozwoju, uczelnia chroni także ludzi przed różnymi historiami, no to ja bardzo przepraszam, jeżeli jakoś widzę, kto nie identyfikuje się z tą uczelnią, kto traktuje byle jak, kto nawet czasami mówi coś negatywnie, nie zawsze sprawiedliwie, to ja nie ukrywam, że wtedy nie jest moim, jest moim wrogiem. To ta kula. To po prostu mam taki charakter i tyle. Dlatego, że uważam, że można wiele dla tej uczelni zrobić. I muszę powiedzieć, że tą rzeczą, która mnie najbardziej cieszyła, bo ja to o tym mówię dlatego, że spotkałem wielu wspaniałych ludzi na Akademii. Naprawdę, wielu wspaniałych ludzi, którzy się identyfikowali z tą uczelnią, którzy potrafili czas poświęcać, i ta uczelnia miała szczęście. Tylko niektórym trzeba było jakby pomóc wydobyć z nich to, znaczy oni to mieli w sobie, prawda? Ale nikt tego nie dostrzegał, więc ja starałem się ich dostrzegać, starałem się ich jakby w jakiś sposób nagradzać, czy w jakiś sposób chwalić, no, różne formy, prawda? I to się udało. I wydaje mi się, że to była ta siła tego, że oprócz tego budowania, bym powiedział, tego infrastruktury czy wyposażenia, drugą rzeczą to było budowanie jakby takiej rodziny AGH, to znaczy rodziny związanej tych, którzy pracowali na Akademii i pracują w Akademii, którzy się powinni czuć związani. Proszę zwrócić uwagę, nie przypadkiem za moich czasów zostały wymalowane wszystkie budynki, zostały zrobione, wymienione lampy, bo mnie denerwowały te lampy takie betonowe. One dzisiaj są zupełnie inne, prawda? Przyjemnie się nocą wymienione lampy, przyjemnie nocą się idzie przez AGH, bo on ładnie wygląda. To jest zadbanie o takie rzeczy jak kwiatki, nie kwiatki, jakieś tam rzeczy. To także odpowiedzialny za to zresztą był pan wtedy prorektor Słomka, a dzisiaj rektor. To znaczy, to są pomniki, które myśmy tutaj na Akademii różnego typu rzeźby, prawda, i tak dalej postawili. Dlatego, że Akademia miała być czymś przyjaznym, nie ciemnym, nie takim no, odpychającym w cudzysłowie, tylko ma być, ja chcę iść do tej pracy, jest mi fajnie w tej pracy, spotykam fajnych ludzi, jestem w fajnym miejscu. To było dla mnie niezwykle ważne i to na to zwracałem uwagę ogromną. No i jak mówię, wymalowanie tej uczelni, tak pamiętam, spotkałem jednego z doktorów, zaczęto malować jego budynek i mówi, czyś ty zwariował nasz taki żółty, taki, on to mówi, to przecież to fatalne, zawsze to było ciemny ten, taki szary ten budynek, a czego to ma być żółty, nie? Ale ja wiedziałem, że jak wybuduję wszystkie i wszystkie będą miały kolory jasne, nazwijmy to tak, to będzie wyglądało inaczej. Po pewnym czasie go spotykam, wiesz co, fajnie to wygląda. Ja mówię, pamiętam, co mówiłeś? No tak to było. Także budowa i także budowa marki AGH. To było to, na co postawiłem. Budowa marki w oparciu o, jak powiedziałem, absolwentów, o studentów i o naszych przyjaciół z zewnątrz. To jest bardzo istotne. Nie wolno sobie robić wrogów, wręcz przeciwnie. A budowa marki to także system identyfikacji, któryśmy przygotowali, czy rozwój działu promocji, bo trudno budować uczelnię, o której nikt nic nie wie. My możemy mieć fajne osiągnięcia, ale będziemy tylko wiedzieć my. O tym musi ktoś mówić, o tym musi mówić właśnie ten dział promocji i tak dalej. To się udało, dzisiaj dalej jest to rozwijane i bardzo dobrze. Zresztą muszę powiedzieć parę zdań o moim następcy, bo nie ukrywam, w pewnym sensie był moim prorektorem przez dwie kadencje, potem został rektorem i muszę powiedzieć, że kontynuuje w wielu miejscach, kontynuuje jakby tą filozofię, którą ja przyjąłem. Nie mówię, że dokładnie rozwiązania, bo każdy ma swoje, nie? Ale mówimy o filozofii, o budowie tej marki, o budowie uczelni. Tak, myślę, że kontynuuje i to jest fajne naprawdę. Także udało się to stworzyć i gdyby spojrzeć na Akademię, bo o tym mówię gdyby ktoś spojrzał na Akademię, gdyby miał taką możliwość wrócić do roku 90,
bym powiedział, szóstego, kiedy zacząłem być dziekanem, a właściwie do 2000, nawet później, 2005, to muszę powiedzieć, że Akademia zrobiła ogromny, od 2000 ogromny postęp. To widać w patrzeniu na Akademię przez ostatnie lata. Ogromny postęp. Jesteśmy inaczej postrzegani na tych no, na spotkaniach różnych. Dzisiaj jedni mówią, że Akademia jest na pierwszym miejscu w Polsce, inni na drugim. Nieistotne, czy pierwsze, czy drugie, ale w czołówce. I to jest najistotniej, mówię, uczelni technicznej, a nawet ogólnie wszystkie uczelni w Polsce. Jeżeli się spojrzy na zagraniczne kontakty, także to jest dzisiaj bardzo silna uczelnia i jeszcze bardziej będzie, myślę, że będzie się jakby w tempie szybciej rozwijać, nawet sądzimy. Dlatego, że ona ma postawione pewne warunki, zostały one spełnione. Mamy infrastrukturę, mamy dobre wyposażenie, mamy coraz lepszą kadrę, zawsze mieliśmy dobrą kadrę, ale ona się rozwija, przychodzą młodzi ludzie, coraz lepiej wyedukowani, lepiej przygotowani. No i ta integracja, o której mówiłem, to wszystko, myślę, że to są takie warunki, które powodują, że ta uczelnia się rozwija. Oczywiście nie mamy tylko przyjaciół, mamy także wrogów, ale wrogowie muszą się nas bać. Na tym to polega, muszą się bać. Ja pamiętam, opowiem taką historię, nie wiem, czy to opowiadać, jak byłem 19-letnim chłopakiem, jeszcze to było notabene normalne, że chodziło się na zabawy. Prawda? Tam w okolicach tym barku chodziłem na różne zabawy, no i bardzo często po tańcówkach, nazwijmy to, no, miejscowi z reguły chcieli się na nas odegrać i zawsze kończyło się jakimś tam awanturą, jakąś bitką, nie? W górach to jedyne, co wchodziło w grę jako narzędzie walki, to były sztachety, prawda? No i myśmy, pamiętam taką sytuację, po zabawie wyszliśmy na pole, oczywiście oni nas zaatakowali, myśmy wyrwali sztachety, oni wyrwali sztachety, pobiliśmy się tymi sztachetami. Nic się wielkiego nie stało, poza jakimiś tam drobnymi urazami. Minęły 2 tygodnie, sytuacja się powtarza, przychodzi na zabawę, po zabawie znów rozbieramy facetowi płot, bo ten płot taki był wzdłuż tego, znów żeśmy się pobili. No i na trzeci raz przyjeżdżamy, za każdym razem ten płot był naprawiony, prawda? Za trzecim razem przyjeżdżamy, patrzymy, płot jest naprawiony, obok tego płotu jest taki kubeł jak na śmieci, włożone takie sztachety i napisane dobitki. Mówię o tym dlatego, że facet no, po prostu doszedł do wniosku, już więcej nie będzie na tego płotu naprawiał. No i pamiętam po tej zabawie znów wychodzimy na pole i oni mówią tak, no chyba tego sobie nie weźmiecie, bo to jest bardzo łatwo, trzeba rozebrać płot. No i myśmy rozebrali ten płot. Więc mieliśmy różne takie sytuacje w dawnymi czasy, które jak mówię, no, które tam jakoś budowały ten charakter, bo to na tym to polega, nie? Że budowały ten charakter i potem ten charakter no, lepiej czy gorzej wychodzi do końca życia. Zasady, które starałem się zawsze wpoić też moim dzieciom, nie uważam. Nie, tak się złożyło, że moich 3 synów wszyscy skończyli AGH, ale nigdy do nikogo nie poszedłem prosić o to, żeby któryś z mojego syna potraktował łagodniej, lepiej, dał mu lepszą ocenę, czy też cokolwiek. Nigdy. Opowiem historię autentyczną. Pan profesor mało lepszy, mogę wymienić nazwisko, miał zajęcia z moim synem na budownictwie. I pewnego dnia spotyka mnie w rektoracie i mówi do mnie tak, słuchaj, był u mnie taki chłopak, nazywa się też Tajduś. Nie jest to jakiś twój krewny? Ja mówię, no a co ci powiedział? Bo powiedział mi, że z tym panem nie miał nic wspólnego. Ja mówię, tak, to był mój syn. No widzisz, jakby powiedział, dostałby może wyższą ocenę. Ja mówię, i bardzo dobrze. A co dostał? 4? I bardzo dobrze. Więc do czego zmierzam? Uważam i będę zawsze uważał, że młodzież musi się, czy młodzież, dzieci i tak dalej, oni wiedzą o tym. Mogą liczyć w sytuacjach skrajnych, ale nie w takich, w których coś zależy tylko od nich. To znaczy, że oni mogą się lepiej nauczyć, czy w takich sytuacjach nie mogą na mnie liczyć.
dlatego że uważam, że nie można po prostu, a niestety niektórzy rodzice, też miałem takie różne próby interwencji, nazwijmy to, uważają, że pomoc synowi czy córce to polega na tym, że trzeba im załatwić to czy tamto. Nie, tak to nie, tak to nie. Więc to jako przykład, Czech kończył studia, nikt nie może przyjść do mnie, że ja tam próbowałem na przykład wpływać, nigdy. To znaczy uważam, tak już powiedziałem, że ma być to po prostu ich osiągnięcie, nie moje. Na tym ta różnica polega. W moim zawodowym życiu, jeśli tak już to jak już wspominałem o profesorze Filcku, to była postać, to był, jak mówiłem, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. To była taka postać, nie wiem czy dobre słowo, pomnikowa, przynajmniej dla tych, ale on był moim zdaniem bardzo sprawiedliwy, ja przynajmniej tak uważam. Ja u niego, jak już mówiłem, robiłem doktorat, później pomagał mi przy habilitacji, oczywiście habilitację pisałem sam, ale pomagał mi, nie ukrywam, to znaczy jak miałem jakieś wątpliwości, przychodziłem, dyskutowaliśmy. I miałem tą satysfakcję, nie ukrywam, że właściwie miałem dobre kontakty do samego końca jego życia. Tak jakoś się złożyło. A wśród osób, które jeszcze spotkałem, które jakby każda ma jakiś inny wpływ na moje życie, to nie ukrywam, że był pan doktor Juszkiewicz, który dzisiaj ma chyba 90 lat i już oczywiście go nie spotykam, ale siedziałem w nim w jednym pokoju, dyskutowaliśmy o wielu sprawach. On był taką osobą, które... Ja muszę powiedzieć, że miałem wielu też, czy mam dalej wielu przyjaciół, to znaczy takie osoby, na których mogę liczyć. I to są osoby, bo sprawa polega na tym, że to nie chodzi o to, żeby co dwie minuty latać do kogoś i prosić go o pomoc, czy też to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi o to, żebym w sytuacjach ekstremalnych tak mógł na nich liczyć i żeby w sytuacjach ekstremalnych oni mogli na mnie liczyć. No i mam takie osoby, mogę wymienić doktor Frisia, który już w tej chwili jest na emeryturze, ale z którym się przyjaźni od wielu, wielu lat. Dalej Staszek Błażewicz z Wydziału Ceramiki, który też mogę powiedzieć, że mój wielki przyjaciel. Adam Pieszczyński, były dziekan Wydziału Geologii u nas, którym mieliśmy wspólną dziewczynę przez jakiś czas. Bo oczywiście na początku myśmy o tym nie wiedzieli, ona się umawiała raz z Adamem, raz ze mną, oczywiście mówimy o czasach okołomaturalnych. No a później nagle, jak zorientowaliśmy się, to obydwaj zrezygnowaliśmy z spotykania z tą dziewczyną. No i tak się zdarzyło, ale jak mówię, przez pewien czas mieliśmy wspólną dziewczynę, o czym nie wiedzieliśmy, bo to, że była ona miała taka była, że raz jednym, bardzo ładna dziewczyna, nie ukrywam, ale spotykała się raz z jednym, raz z drugim. No i ta przyjaźń nasza trwa wiele lat. Więc tych osób takich spotkałem wiele, z którym mogę powiedzieć, o których mogę powiedzieć. Wie pani, ja miałem szczęście do ludzi. Nie wiem, czy to jest tak, że się to wzajemnie przyciąga, nie wiem, ale chyba tak. Miałem szczęście do ludzi, to znaczy mi jest trudno wymienić tak poszczególne osoby, bo wiele osób dla mnie było mi przychylnych, czy tworzyło się taki klimat, że można było wzajemnie sobie pomagać, czy wzajemnie sobie służyć radą i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę. Często zapominamy o osobach administracji. Ja muszę powiedzieć, że tutaj na przykład bardzo wysoko cenię i to myślę, że mam jedną okazję, żeby to powiedzieć, moją sekretarkę, panią Danusię Żerdę. Otóż powiem pani, że dlaczego ją cenię? Miałem tych sekretarek w tym moim, nazwijmy to, życiu uczelnianym, czy dużo, nie tylko na uczelni, bo przecież także pełniłem różne funkcje poza uczelnią, czy byłem szefem Centralnej Komisji, czy byłem szefem Rady Nadzorczej w Tauronie, czy kilku lat, prawda? A więc miałem różne kontakty z różnymi sekretarkami, ale
Pani Danusia zrobiła na mnie wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że to jest osoba, ja nie widziałem tak zorganizowanej osoby. Nie widziałem. Przytoczę takie zdarzenie. Przyjechał do mnie profesor z Niemiec. On był u mnie, no, jakaś wizyta, pamiętam, to był właśnie marzec. No i porozmawialiśmy z tym profesorem. Minął jakiś czas, ze dwa lata. Dzwoni ten profesor do mnie w niedzielę. Dzwoni do mnie w niedzielę i mówi, wie pan, byłem u pana tam dwa lata temu i rozmowa dotyczyła jakiejś sprawy, jakiegoś projektu, który mieliśmy wspólnie wykonać. No i ja mówię, dobrze, no to ja się chętnie tym zajmę i tak dalej. I on się wyłączył. Jak on się wyłączył, dzwonił na mój telefon domowy. Ja niestety nie zanotowałem jego numeru. Co więcej, nie wiedziałem nawet, jak on się dokładnie nazywa. Widziałem tą osobę, ale nie znałem ani nazwiska, ani imienia, ani nie znałem adresu, ani numeru telefonu, nic. Ja się zobowiązałem do dalszych kontaktów, tylko nie wiedziałem, jak z nim te kontakty nawiązać. Nagle, bo to był telefon w niedzielę, jak powiedziałem i tak dalej. I wtedy pamiętam, zadzwonił do pani Danusi. Mówię, pani Danusi, nie wiem, czy to się da załatwić, ale powiem pani taką rzecz. Dwa lata temu, w marcu, był taki facet, taki profesor z Niemiec. Może pani gdzieś ma jakieś informacje, może coś pani jest, może pani odnajdzie. A wy niech się pan nie przejmuje, za godzinę do pana zadzwoni. Za godzinę dzwoni, podaje mi nazwisko, imię, numer telefonu. Tak. Ja nie znam takiej pani, która po dwóch latach potrafiłaby odnajdzie. Pani Danusia miała tak. Każdy, kto wchodził do rektora, wpisywała nazwisko, imię, wpisywała. Ten bardzo często wpisywała także w jakim celu. I ona po prostu, mając te sprzed dwóch lat ten kalendarzyk, zaglądnęła, odszukała marzec, odszukała, kto był wtedy, kto mógł być, która ta osoba mogła być, kto był tam napisany, był z Niemiec, to był tylko jeden w marcu na przykład. No i wtedy mi podała ten nazwisko, okazało się, ja do niego zadzwoniłem, okazało się, że wszystko się zgadza. Więc powtarzam, my nie żyjemy w próżni, to nie jest tak, że pewne sukcesy czy pewne osiągnięcia są wynikiem tylko, często ludzie tak myślą, że są wynikiem tylko ich. Ja nigdy tak nie myślałem. Tylko na to się składa wiele rzeczy. To znaczy albo się trafia na, albo się przyciąga, jak powiedziałem, tych ludzi i także się umie z nich wyzwolić pewne cechy pozytywne. Akurat pani Danusia już pracowała przede mną z poprzednim prorektorem, ona pracowała jako z prorektorem. Także jakieś doświadczenie już miała, duże doświadczenie, tylko opowiadam o tym dlatego, że czasami zapominamy, mówimy tylko o profesorach, mówimy tylko o adiunktach czy osobach, które ten, a zapominamy, że czasami no, w tych naszych sukcesach nam pomagają także ludzie, którzy może powiedzmy sobie, zapominamy o administracji, ludzie, którzy może w administracji, no to nieważne, no ważne, bardzo ważne, często właśnie ważniejsze niż wiele innych rzeczy, na które zwracam uwagę. Tak to mniej więcej wygląda. No cóż, chciałbym jeszcze wspomnieć dwie postacie, które są niezwykle ważne dla uczelni, myślę. Tworzą też ten klimat tej uczelni. To jest pan profesor Korman, czy pan doktor Korman de facto, to był doktor, ale myśmy mówili na niego profesor. I także pan doktor Żabicki, czy też mówiliśmy jako profesor. Otóż z Kormanem to był wyjątkowy człowiek, bardzo dobry naukowiec. Bardzo dobry naukowiec, tak go wspominam. Człowiek, który przeszedł bardzo wiele w czasie wojny, ale potem on był bardzo surowy, jeśli chodzi o dla studentów. Przejść Kormana to było, czyli zaliczyć mnie egzamin, to była naprawdę duża sprawa. Jak to często wyglądało? Mianowicie wyglądało to w ten sposób, że Korman zadawał pytanie jedno, drugie, trzecie, jak student nie odpowiedział, siedział tutaj niedaleko na takim w pokoju, a poniżej były maszyny, czy była taka przerwa, jedno piętro prawie było takie, chodziło się dookoła, ale tam była pustka, nie? No, na przykład robił taki numer, że jak już student nie zdał egzaminu, to otwierał drzwi, rzucał indeks i mówi, jak pan przyniesie za 10 sekund, to
to pan zdał, nie? No to oczywiście student się mógł zabić na tych schodach, szans nie miał żadnych oczywiście. No więc tego typu rzeczy bywały, więc no, Kormana zaliczyć to było, to było. Ale wyobraźcie sobie państwo, jak się ludzie zmieniają. Minęło wiele, wiele lat. Ja byłem jego asystentem. On już pod koniec jego życia, to już było, już był starszym człowiekiem. No i nie wiem z jakich powodów chciał, zrobił się łagodny dla studentów. Zmienił się. I pamiętam, jeden z studentów miał u mnie chyba coś, 6 dwójek i 3. Na koniec 3, ale same dwójki. Tu oczywiście postawiłem mu 2. No bo na nic więcej nie zasługuje, zgodnie z zasadą. Wchodzi pan doktor Korman i do mnie mówi, pokaż to, co tam napisałeś. No to ja pokazuję. On patrzy na tego, mówi chłopie, mówi 2, 2, 2, 2 i 3, no to 3. Więc jak się zmieniło, wychodziło 2,1 pewnie, czy 2,2, jakby wziąć średnią, a mówi 2, 2, 2, 2 i 3, no to 3. Ale fajniejsze, Korman był znany z tego, że uwielbiał piwo, uwielbiał. Dawnymi czasy, tam gdzie w tej chwili mieści się klub profesora, zresztą, który powstał za moich czasów, jak byłem rektorem, już tam była taka stołówka, obok tej stołówki był po prostu taki barek, czy ja wiem, gdzie można było zamówić piwo, wtedy nie było to problemem, żeby na Akademii można się było napić piwa, nie był to jakiś problem. Dzisiaj pewnie byłby to, że to nie może być, no, czasy się zmieniają. No i czasami można było spotkać pana profesora Kormana, który pił piwo, ponieważ on uwielbiał to piwo. Ale oprócz tego, myśmy mieli bardzo dużo punktów konsultacyjnych na Śląsku, między innymi w Wałbrzychu, między innymi no, gdzieś tutaj koło Jaworzna. I proszę sobie wyobrazić, w Rybniku, proszę sobie wyobrazić, otóż pan profesor Korman lubił jeździć na te spotkania z studentami, na te wykłady czy ćwiczenia. No i proszę sobie wyobrazić, pewnego dnia pojechał do Jaworzna. No i w Jaworznie studenci wiedzieli o jego przypadłości, to znaczy o tym, że on lubi piwko. W związku z tym mała skrzyneczka piwka była pod katedrą, stołem. No i pan profesor w czasie przerwy wyciągał, zawsze z 1-2 piwka wypił, czy tam 3 piwka, a reszta wkładał do tego, przywoził sobie do Krakowa. No tak to było. To byli z reguły dyrektorzy kopalń, którzy robili, bo na przykład były to czasy, kiedy wielu dyrektorów kopalń nie miało studiów i oni kończyli te studia, stąd oni tacy, taka, była taka ta więź. To nie należy patrzeć, że to nie jest w formie jakichś tam, nazwijmy to, łapówek, czy jak to nazwać, jakby to dzisiaj ktoś patrzył na to, to nie. Po prostu oni wiedzieli, że on lubi piwo, zamiast wodę, no to mu dawali piwo, po prostu on pijał. No ale problem był inny. Pan profesor po wypiciu paru piwek wsiadł w samochód wtedy, no, inne czasy, inne wymagania, inne. To było wiele lat temu. Wsiadł w samochód, no i jechał w stronę Krakowa. Ale równocześnie wziął z sobą wnuka. No i jadą, ten wnuczek miał 4 latka czy 5, no i jadą w stronę Krakowa. No i ten wnuczek mówi, dziadek, a może więcej, może 7, mówi dziadek. No mówi, przecież masz jakąś wodę, bo mi się bardzo chce pić. A dziadek, a ten mówi, nie mam, ale może jesteś też z Kormanów, trochę piwa się napijesz, nic się takiego nie stanie. No i dał mu trochę, nie za dużo tam tego piwka, na 2 łyki czy na 3 łyki. Pech chcesz, za moment złapała ich policja. A to jest autentyczna historia. No złapała ich policja, no i dają oczywiście doktorowi Kormanowi do, no, on dmucha, żeby zadmuchał, dmucha. No okazuje się, ten zabarwił się lekko, prawie nie był tak bardzo, ale wskazywał na spożycie alkoholu, nie? No i oni mówią, panie, mandat i właściwie to pan nie może jechać dalej, nie? Więc sytuacja dość groźna, on mówi, nie, no trochę, szanowni państwo, ja to w ogóle prawie, że nie piję, to tam minimalnie, a ponadto ja lekarstwo zażywam, to pewnie może z lekarstw. No w każdym razie taka dyskusja coraz dłuższa i w pewnym momencie on mówi, a to dajcie dziecku. No i ten mały dmuchnął, też mu się lekko zaróżowiło. No i ten policjant mówi, to chyba zepsute.
No ja mówiłem panu, że te baloniki to są, bo to były baloniki, że te baloniki na pewno są zepsute. Taki był efekt. No i oczywiście puścili tego, przyjechał i pamiętam, wszedł do mojego pokoju, mówi tak, ci milicjanci to zabawny naród, mówi, w ogóle nie wierzą, co profesor mówi. No ale chodziło o to, że to było takie zdarzenie oczywiście dawno temu. Rzeczywiście lubił piwo, był takim wspaniałym, ale był wspaniałym człowiekiem takim, no, takim, który ja wspominam z wielkim szacunkiem, ponieważ jak już mówiłem, to była osoba, która wyjątkowo dobrze uczyła studentów i taka dobrze poukładana. Drugą taką postacią, moim zdaniem niezwykle barwną, wspaniałym człowiekiem, który wspaniale opowiadał różne historie, który znał historię górnictwa, ale także takie anegdoty o górnictwie, to był pan profesor Żabicki, tak na niego mówiliśmy, chociaż chyba był doktorem. Pan profesor Żabicki był odpowiedzialny i zajmował się uroczystościami barwórkowymi na Akademii, które odbywały się w sposób wyjątkowo taki uroczysty. Mianowicie to był przemarsz przez rynek krakowski, to było wzięcie kluczy od ówczesnego mera miasta, prawda? Klucze i na ten cały dzień barwórki te uroczystości trwały i przez ten dzień jakby troszkę mniej, znaczy mniejszą uwagą patrzono na studentów też, którzy przychodzili przez rynek. Nie zawsze no, tak do końca byli zgodni z prawem, nazwijmy to tak. Proszę sobie obrazić sytuację taką, że on zawsze jechał na czele, na koniu, ubrany w mundur górniczy, z szpadą górniczą, a więc taka postać, bardzo fajnie się prezentował, za nim oczywiście dorożki, później studenci, później orkiestry i tak dalej, przemiast przez cały rynek. Myśmy do tego wrócili tak de facto parę lat temu, znaczy już, nie wiem, 10 lat temu, wróciliśmy do tej tradycji, ale oczywiście w tej chwili to ona jest już trochę bardzo ograniczona, już nie ma pana Żabickiego na koniu, nikt nie jedzie na koniu. Co więcej, no ten przemarsz nie jest tak aż tak duży, jak było to w ten czas. Natomiast wydaje mi się, że on był taką naprawdę ważną postacią. Wszyscy starsi koledzy, którzy kiedyś tam studiowali, odnoszą się do tego Żabickiego w taki sposób właśnie, że to była taka postać pomnikowa, każda uczelnia ma takie osoby, które no, w jakiś sposób się wpisały w historię. Proszę sobie wyobrazić, jedziemy w Czech do Chin, trzech doktorów jedzie do Chin, pan doktor Postawa, ja i jeszcze trzecia osoba, już nie pamiętam, kto to był. Proszę sobie wyobrazić, jedziemy, lądujemy na lotnisku w Pekinie, wysiadamy. Jeden z kolegów, właśnie Postawa, miał włożony paszport do kieszeni. Podchodzimy po to, żeby do sprawdzenia paszportu i tak się dziwnie złożyło, że jemu wypadł ten paszport i wpadł mu, a tam były na tej drodze takie kratki, gdzieś około pół metra wpadł ten paszport niżej. No i teraz myśmy się zatrzymali, próbowaliśmy ten paszport wyciągnąć. Proszę sobie wyobrazić, nie możemy wyciągnąć, ponieważ te kratki były wąskie, włożyć rękę było to. No i tak za nami się robi coraz większy tłum, bo to wyszli z samolotu, coraz większy tłum, no a my nie możemy tego wyciągnąć. No i proszę sobie wyobrazić, sytuacja zaczyna się robić coraz groźniejsza, bo w pewnym momencie podbiegają Chińczycy, mówią po chińsku, próbują po rosyjsku, nie bardzo, mówimy po angielsku, nie bardzo. Jedyny język, który to jest chiński, a my chińskiego znów nie znamy, więc nie możemy wytłumaczyć, że pół metra niżej jest ten paszport. No i zaczyna się robić coraz gorzej. Nawet dwóch podleciało z jakimiś karabinami czy jakimiś pistoletami. W ogóle widzę, że uzbrojeni, zaczyna to być naprawdę nieciekawie. My próbujemy mówić,
Oni nie rozumieją i w pewnym momencie pojawia się facet, jak się potem okazało, kierownik lotniska. Nie wiem, czy takie stanowisko, ale tak zapamiętałem. I mówi po polsku. No i mówi, pyta się, my wyjaśnić mu, o co chodzi. Podnieśli ten, wyciągnęli ten paszport, a potem on nas zaprasza do siebie. Okazało się, że on studiował na Akademii Lotniczej, na Wydziale Górniczym. W związku z tym od razu komitywa, prawda, no, co też pokazuje, gdzie nasi pracują, nasi absolwenci. Nie, więc takie zdarzenie. Wśród tych zdarzeń, które miałem, dla mnie wielkim też przeżyciem, nie ukrywam, było fakt, jak pojechałem do Wietnamu. Naszych absolwentów było około 450 w Wietnamie, a więc to trochę było tego, tych absolwentów. Oni zresztą no, przez pewien czas, chyba jeszcze do teraz, chociaż już to już są starsi ludzie, zajmowali bardzo eksponowane stanowiska w Wietnamie. Oni oczywiście studiowali z reguły wtedy, kiedy były te wojny, walki i tak dalej. Dlaczego ja mówię o tym, że to było wielkie wzruszenie? Otóż pamiętam spotkanie, nie wiem, czy to była, chyba to była pierwsza kadencja jako rektora. Pojechaliśmy tam, no spotkanie w Hanoi. Mają przyjechać nasi absolwenci, mamy się spotkać, mamy porozmawiać, mamy no taka wymiana myśli, tak, że chcieliby się dowiedzieć, co się dzieje na Akademii. No to było takie fajne zdarzenie. No i proszę sobie wyobrazić, ja sobie myślę tak, ilu ich skończyło? No około 500, 460, coś takiego, około 500 absolwentów. Jeżeli ktoś popatrzy na mapę, to zauważy, że ten Wietnam to jest bardzo... On to jest taki skrawek przy morzu, on jest dość długi. To znaczy Wietnam ma, według mojej wiedzy, gdzieś około 3,5 tysiąca kilometrów, to jest długość Wietnamu, a szerokość tam w różnych miejscach różna, ale są takie miejsca, gdzie ta szerokość Wietnamu, znaczy państwa jest około 40 kilometrów czy 50. Natomiast są oczywiście szersze miejsca i tak dalej. Natomiast bardzo długi. Dlaczego o tym opowiadam? No bo dobrze, przyjechać 2000 czy 2500 kilometrów, zwłaszcza, że tam no, ten transport nie jest tak rozwinięty aż, jak bym powiedział, w krajach europejskich, chociaż już w tej chwili bardzo coraz lepiej, ale mimo wszystko, no to sobie myślę tak, no ile może przyjechać tych naszych absolwentów? Pewnie przyjdą ci, co mieszkają w Hanoi, w okolicach Hanoi i tyle. Wchodzę na salę, moje zdziwienie polegało na tym, że było ponad 400 osób. Być może, że 20 nie dojechało. Natomiast nie mniej, po prostu nagle się pojawili. Zresztą trzech z nich znałem, pamiętałem jeszcze z czasów studiów. Nagle się pojawili na tym spotkaniu. I drugie zdarzenie z tego spotkania, czyli to pierwsze takie, że oni przyjechali, jak potem z nimi rozmawiałem, to niektórzy 2 czy 2,5 tysiąca kilometrów musieli jechać, aby dojechać na to spotkanie. A druga rzecz, które mnie tak bardzo pamiętam, wystąpienie, wtedy to był wicepremier Wietnamu, osoba, której podlegało kilka, jakby u nas kilka ministerstw, jakby w Polsce, bo on był odpowiedzialny między innymi za sprawy górnictwa, ale nie tylko, geologii górnictwa, tam oni bardzo silnie rozbudowywali górnictwo u siebie, także mieli mnóstwo złóż, geologia i tak dalej, z tym związane rzeczy. I on występuje w imieniu tych wszystkich zgromadzonych i mówi, moim zdaniem, bardzo ładną polszczyzną, byłem zaskoczony. I proszę sobie wyobrazić, on mówi tak, zaczyna w ten sposób. Pamiętam, że ja jestem dość twardy facet, ale tak trochę mnie poczułem, jak on mówi tak, Polska to moja druga ojczyzna. Tak się zaczął jego wystąpienie. Opowiadał o tym, jak on, chłopak z buszu, w czasie wojny, kazali mu jechać do jakiegoś kraju, który jest oddalony o kilkanaście, nie wiem, tam 11 tysięcy chyba kilometrów, od ten, gdzie go zawezwali oczywiście do tego, ponieważ dobrze się uczył, więc uznali, że on musi pojechać. I mówi, wsiadł tą kolej transsyberyjską, jechał do kraju prawie 2 tygodnie, do jakiegoś kraju, czy ponad 2 tygodnie, zanim dojechał tutaj. I nagle mówi, wspomina wiele osób,
które są dla niego czymś wyjątkowym. Opowiadał na przykład taką rzecz, ale on to mówi, ja nie potrafię tego powtórzyć, to było prawie godzinne jego wystąpienie, ale naprawdę słuchało się z przyjemnością. Opowiadał o tym, jak się uczył języka polskiego, ale także o tym, że pani, która uczyła go polskiego, wymieniał nazwisko, niestety nie potrafię powiedzieć, to była pani akurat z Krakowa, która uczyła go posługiwać się widelcem, nożem, łyżką, ponieważ oni widelca i łyżki, nie łyżki, tylko widelca i noża nie używali, bo mieli pałeczki, tam w ogóle nie używało się tego typu. On mówi, nauczyłem się, ona mnie też nauczyła, że trzeba jak pić wina, jakie to są wina, czyli coś, co dzisiaj my uczymy Sabławi. Zresztą sytuacja się powtórzyła wiele lat później. Pani mi się teraz anegdoty przypomną. Wiele lat później przychodzą mnie studenci i mówią, że oni by się chcieli uczyć Sabławi Bru. Pamiętam moment, w którym weszli do moich dwóch studentów, przyszło w imieniu chyba Rady Samorządu, że oni byście, ja jestem się rany boskie, na Akademii Sawy się będą uczyć. Kto im na to przyjdzie? Kto przyjdzie na naukę Sabławi Wru? To było już jak byłem rektorem. Kto? Tak sobie pomyślałem. No i proszę sobie wyobrazić, że zgodziłem się, bo ja miałem taką filozofię życiową, zresztą mam do dzisiaj. Co mi to zależy? Powiem, że się zgadzam, a czy, jak im nie wyjdzie, to jest ich problem, nie mój. Bo tam chodziło, nie pamiętam, jakieś 10 czy 15 tysięcy złotych, a więc nie jakieś wielkie pieniądze, ale jakieś takie. I jakie było zaskoczenie, mnie zawołali na pierwsze spotkanie, mówię już teraz o spotkaniu z naszymi studentami. Ja wchodzę na salę, którą udało mi się wybudować, mówię o U2, czyli U2, tak zwana sala. Mieści około 700 osób, a na sali jest więcej niż 700. Byłem zaskoczony. Zresztą chyba już było kilka albo kilkanaście tych serii, bo nie wiem ile od tego czasu, ale trochę tego było, gdzie ci studenci się chcą uczyć. Dlaczego się chcą tego uczyć? Bo wiedzą, że to dla nich jest ważne, że dzisiaj oprócz wiedzy jest ważne, czy się umiesz zachować przy stole, czy umiesz wybrać dobre wino, czy umiesz i tak dalej, i tak dalej. To są takie rzeczy, które myśmy na to przez pewien czas nie zwracali uwagi. To się pojawiło samo, to była inicjatywa studentów. Teraz wracam do tych Wietnamczyków. A dla niego ważnym czymś, jeżeli on miał funkcjonować w świecie, nie tylko w Wietnamie, ale także poza nim, to dla niego ważną rzeczą było to, żeby się nauczył tym widelcem, tym nożem, żeby właśnie umiał rozpoznać wino i takie czy inne. A jego uczyła to nie wyspecjalizowana firma wówczas, tylko pani, która uczyła jego, bo on wymieniał to nazwisko tej pani, przykro mi, nie pamiętam, pani, która uczyła go polskiego. I on to zapamiętał jako coś, że ona mu otworzyła jakby drzwi do świata, co się wydaje dla nas dzisiaj no śmieszne. Ale to nie było śmieszne z jego punktu widzenia. I on tam przepięknie przemawiał, jak mówię, na końcu się rozpłakał. No, tego typu historie tworzą coś niebywałego. I drugie zaskoczenie, tak jak już rozmawiamy o tym Wietnamie, dla mnie. Zostaliśmy zaproszeni wieczorem, że przy ognisku Halong będziemy. Halong to jest zatoka, piękna zatoka w Wietnamie, że przy ognisku będziemy sobie opowiadać i śpiewać polskie piosenki. I znów zaskoczenie. Rozpoczynamy piosenkę, polską piosenkę. Ja znam dwie zwrotki, oni znają sześć. Następna piosenka, oni znają, znaczy ja znam trzy zwrotki, oni znają sześć. Wszystkie piosenki oni śpiewali, a ja wychodziłem na tego, co ten Bumuna się śpiewał zawsze dwie, trzy zwrotki, to już był numer, nie? A oni wszystkie, żołnierz dziewczynie zdradzi do końca, jakaś tam i tak dalej, można wymieniać głównie też takie, nazwijmy to umownie patriotyczne, ale to było takie, moim zdaniem, wyjątkowo ciekawe, wyjątkowo, dla mnie takie świadczące o tym, że to jest coś, co tworzy właśnie ten klimat taki nadzwyczajny. Proszę zwrócić uwagę, oni dzisiaj mają dwa koła wychowanków AGH. Oni się regularnie spotykają, mimo tych odległości.
jedno koło jest w Hanoi, a drugie w Saigonie. To są koła zagraniczne, które działają. Oczywiście kto ma czas, czy to jest w niedzielę, czy tam oni się nie spotykają co tydzień, ale średnio tak gdzieś raz na miesiąc, czy raz na 2-3 miesiące. I to jest na przykład kolejna rzecz, która wyróżnia. Więc ja chciałem pokazać, że nasi studenci są wyjątkowi. To się wiąże z różnymi historiami. To rzeczywiście od strony socjologicznej byłoby fajnie poopowiadać. No i ostatnia rzecz, której też chciałbym wspomnieć, być może ważna, to jest problem tej lokomotywy, która jest na Akademii, bo to też trzeba opowiedzieć, jak to było. Też pojawia się u mnie dwóch studentów, pamiętam, i mówią, że oni są zwolennikami, że inaczej, oni się cieszą w takich starych rzeczach, jak między innymi właśnie lokomotywy i tak dalej, że to ten. I czy ja nie znalazłbym na Akademii miejsca, bo oni by taką lokomotywę przywieźli. Dobra, chcecie przywieźć lokomotywę, nie ma sprawy. Znów sobie pomyślałem w tych moich myślach, chłopie, i jakie macie szanse tą lokomotywę przywieźć? Przecież to trzeba dostarczyć, bo się okazało, że taka lokomotywa, którą oni chcieli przywieźć, to ona jest gdzieś tam w rejonie Borów Tucholskich, czyli gdzieś na północy Polski. Trzeba ją doprowadzić, bo one z reguły są w ogóle niejeżdżące, to znaczy same nie jeżdżą, to znaczy trzeba je ciągnąć i tak dalej, wyremontować i tak dalej. Nie, Boże, ile oni mają kłopotów? No, jak ja im powiem, że nie, to pomyślą, że ja jestem, co to za rektor, co nie chcę. To. Ja mówię, dobrze, jak przywieziecie, to się miejsce znajdzie. Taka była moja odpowiedź. Dobrze. I wracam do domu, jest godzina 5 po południu, czy 5:15, jakoś tak, szedł teleekspres. Włączam ten teleekspres, bo oglądałem zawsze, jak wracałem z pracy, to podczas jedzenia obiadu oglądałem ten. I patrzę, nagle, to jest autentyczna historia, tak między nami mówiąc, mało kto o to odnotował. Ja patrzę, tam są wiadomości, w pewnym momencie lokomotywa ciągnie drugą lokomotywę, starą, brudną, zardzewiałą, bo to widać nawet na tym, na której pisze, pamiętam, AGH, lokomotywą postępu. Pamiętam taki duży baner, który był rozwieszony, AGH, lokomotywą postępu. To zapamiętałem. Okazało się, że ta moja lokomotywa po tej zgodzie już jedzie do Krakowa. No dobra. Przywieźli tą lokomotywę, muszę powiedzieć, że byli obrotni, przywieźli tą lokomotywę do Krakowa. Za chwilę pojawiają się za jakiś czas u mnie, mówię tak, panie rektorze, no my chcemy ją wyremontować, ale potrzebujemy farby, nie? Dobra, dostanie się na farby. Ja nie wiem, 20 tysięcy czy tam ile dostali na te farby, żeby kupić farby, żeby wyremontować. Mija, nie wiem, 2-3 miesiące, pojawiają się u mnie tyle roboty, że oni nie są w stanie tego wykonać. Czy nie dałoby się jakoś, żeby może jakaś firma im pomogła wypiaskować. No, okazało się, że taką firmę można znaleźć w Zabrzu, więc przeciągnęliśmy tą lokomotywę do Zabrza. W Zabrzu oni ją wypiaskowali, wymalowali i tak dalej. Oni tam oczywiście, ci nasi tam jeździli, coś tam poprawiali, ale generalnie to ta firma, tak mówiąc, między nami zrobiła. W końcu zaciągli ją z powodem do Krakowa. Ja poleciałem do Japonii, bo mieliśmy tam jakieś spotkanie w Japonii. Wracam, okazuje się, że musimy teraz to przetransportować na AGH. Pan prezydent Majchrowski wtedy postawił warunek. Pozwolę wam przewieźć lokomotywę ze stacji na AGH pod jednym warunkiem. Warunek brzmi tak. Startujecie o 11:00. O 6:00 rano ma być na AGH. Nie ma prawa tej lokomotywy być na ulicach. Przypominam, że lokomotywa waży 150 ton, jest długa i tak dalej. I cała logistyka, wszystko co jest związane z tym, macie to załatwić. Logistyka polegająca na tym, że takie 150 ton jak jedzie przez miasto, to może niszczyć różnego typu rury, zaciskać te rury, tak? To może są problemy, gdzie trzeba podnosić na przykład trakcję elektryczną i tak dalej. Jest mnóstwo takich historii. Muszę powiedzieć, że ta logistyka została rozwiązana i tutaj
No oczywiście w tej logistyce ci studenci nie byli w stanie tego wykonać, więc przede wszystkim tutaj w cudzysłowie hołd się należy panu kanclerzowi, bo rzeczywiście to on wtedy się w to zaangażował. Natomiast studenci, był też problem, czym to transportować, no bo 150 ton to nie jest tak prosto. No i oni znaleźli człowieka, chyba z Lublina albo okolic Lublina, który miał taką maszynę, czy takie do przewozu, taki samochód, czy ja wiem, jak to nazwać, na który tą lokomotywę należało nałożyć i ona miała 72 koła, bo to pamiętam, 72 koła, które były sterowane joystickiem, to znaczy każde koło musiało być ustawiane przy zakrętach i tak dalej, odpowiednio ustawiane, bo inaczej by się nie dało skręcić. I ona oczywiście szła. I teraz ja oczywiście to powinno kosztować ogromne pieniądze. Okazało się, że ten pan zrobił to za darmo. Dlaczego? Bo jego tato był właśnie maszynistą, jeździł tym i on postanowił, że akademii to zrobi. Zresztą zrobił to za darmo. Pamiętam to jak dzisiaj. No więc, ale trzeba było tego człowieka znaleźć, trzeba było przekonać, żeby chciał taką podwodę, czy jak to nazwać, dać na AGH i tak dalej. No i nie ukrywam. I teraz wyobraźcie sobie państwo, wracam z Wietnamu, nie Wietnamu, z Japonii. Przylatuję, pamiętam, 7 wieczorem, dzwoni do mnie kanclerz, mówi: Antek, o 11 startujemy. No dobrze, ja jestem po dwóch nocach nieprzespanych, przyjechałem tam, bo wcześniej musieliśmy tą lokomotywę włożyć na tą, nazwijmy to, podwodę, czy jak to nazwać, na to urządzenie, na ten samochód, nazwijmy to, nie był samochód, jak tam nazwać. I oczywiście jest kłopot, bo to się łamią bo tam robiliśmy taką rampę, to się rampa łamie, no strasznie, bo to ogromny ciężar, mało kto to... W końcu udało się jakoś umiejscowić, no i o godzinie, bo nie wolno nam było wcześniej, o 11 start. Oni startują i zaczynają jechać, ja czuję, że za chwilę tu padnę, nie mam siły, już jestem tak śpiący, tak zmęczony, ja mówię, słuchajcie, ja jadę do domu, jakby były jakieś kłopoty, to dzwońcie po mnie, to przyjadę. Proszę pamiętać, że oczywiście moja pomoc żadna by była pewnie, bo podniesienie lokomotywy 150 ton to nie w moich siłach, no ale no przynajmniej bym ten. No i proszę sobie wyobrazić, przyjeżdżam do domu, wykąpałem się, kładę się spać. Za 15 minut dzwoni kanclerz. Antek, stoimy. Bo coś tam jakaś... No więc ja ubieram się, ubrałem spodnie, marynarkę. Za chwilę dzwoni, już ruszyliśmy. No to ja się rozbieram, kładę się. Tak dzwonił chyba 17 razy. Po 17 telefonie ubrałem się i przyjechałem na AGH. No i wyobraźcie sobie państwo, to się wydaje nieprawdopodobne. Myśmy wjechali za 5-6 na Akademię. Na Akademię wjechaliśmy z tą lokomotywą za 5-6. To się, znaczy ja nie wierzyłem w to, że to się uda. Udało się. Oczywiście wszystkie te logistyczne sprawy zostały załatwione, sprawdziliśmy, że gaz idzie dalej jak szedł i tak dalej, no bo to trzeba pamiętać o tym, nie? No i ona jest do dzisiaj, ta lokomotywa, ona stanowi tak pewną atrakcję dla dzieciarni przynajmniej, dla dzieci, tak? Ale myślę, że także to jest taki, to jest pokazanie pewnej sztuki, też inżynierskiej, bo to jest przecież taki zabytek, który... Ja jeszcze tego typu lokomotywy woziłem do szkoły średniej, jeździłem do Limanowej na przykład do szkoły średniej, no to takie lokomotywy ciągły wagony. Dzisiaj tych lokomotyw prawnie nie ma, można jechać tylko do Chabówki, bo tam jeszcze jest taki muzeum, prawda, i tak dalej. No więc myślę, że Ta lokomotywa wykonuje swoje zadanie, ona jest taka charakterystyczna. No cóż, myślę, że już będę kończył, myślę, że tak jak patrzę na, ja jeszcze raz powtórzę, jak patrzę na Akademię i na te ludzi, którzy pracują na niej, ja myślę, że większość, zdecydowana większość to są fajni ludzie, którym po prostu można budować wiele rzeczy, fajnych. Ludzie, którzy się naprawdę tutaj identyfikują z tą uczelnią. A tych, którzy
którzy się identyfikowali, część ja ją zwolniłem, część powinna być zwolniona. Bo jak nie identyfikujesz się z uczelnią, nie identyfikujesz się ze swoją pracą, traktujesz ją jako coś dodatkowego albo zbędnego, to idź dzień pracować, tyle.